W przedszkolu samorządowym imienia Tęczowego Misia w Szydłowcu odbyła się akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, prowadzona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Spotkanie rozpoczęło się od specjalnie przygotowanego przedstawienia artystycznego. Dzieci mówiły m.in. o bezpiecznym przechodzeniu przez przejścia dla pieszych oraz o numerach alarmowych. Nie zabrakło także specjalnie przygotowanych mandatów z prośbą o brawa za program artystyczny. Wręczył je przybyłym gościom przedszkolak przebrany za policjanta. Dzisiaj dzieciaki bardzo zaskoczyły tak ogromem zapamiętanego tekstu, ale także wiedzy, którą już posiadają na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. My cały czas zachęcamy dyrektorów placówek z całego subregionu radomskiego do kierowania podań, pism do nas, do WORD-u, z zaproszeniem nas do takiej prelekcji. Podczas spotkania każde dziecko otrzymało odblaski, natomiast placówka otrzymała odblaskowego węża spacerowego. Na zakończenie wydarzenia odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo się cieszymy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przyjął nasze zaproszenie i uczestniczymy w kampanii Jestem widoczny, jestem bezpieczny. Myślę, że dzieci dużo zdobędą wiadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Burmistrz Szydłowca podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne, dlatego zostały podjęte starania w celu zmodernizowania miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Wschód. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu, na przełomie właśnie września i października mają rozpocząć się prace i te prace potrwają do końca października, także myślę, że na początku listopada albo jeszcze pod koniec października będziemy mogli oficjalnie otworzyć zmodernizowane miasteczko ruchu drogowego w Szydłowcu. Koszt modernizacji miasteczka ruchu drogowego to ponad 400 tysięcy złotych. Samorząd województwa mazowieckiego przekazał na te inwestycje blisko 300 tysięcy złotych. Reszta kwoty to wkład własny gminy Szydłowiec.